jest to bardzo ciekawa i inspirująca postać. A tą postacią jest Jerzy. Poniedziałkowy poranek. Zaczynamy standardowo od bieganka, ale zanim zacznę i wyjdę biegać, to najpierw medytacja. I już po bieganku, a więc teraz czas na szybki prysznic, śniadanko i zabieram się do roboty. Taki live. Do zobaczenia. No i tak, zrobiłem sobie przerwę, przerwę od pracy. Przerwa jest też w meczu, bo mamy mundial. I po prostu spacerek z pieskiem, bo to tym osobnikiem, panem malteckim, który się teraz najzwyczajniej na świecie popisuje. A więc tak będą wyglądać najbliższe 3 tygodnie, 4 tygodnie, jak trwa mundial, to będę sobie dzielił pracę właśnie tak z przerwami, no, mecze, spacerki z psem. Ale chciałem wam dzisiaj powiedzieć o pewnym człowieku, którego poznałem, w zasadzie nie poznałem, bo tylko obejrzałem film o nim. Jest to bardzo ciekawa i inspirująca postać. A tą postacią jest Jerzy Górski. Mało znany człowiek, a przynajmniej ja go wcześniej nie znałem. Pytałem nawet moich rodziców, czy go może znają, ale niestety też go nie znali. A więc zanim wam powiem jego historię, która jest naprawdę interesująca, to też was zapraszę do recenzji, bo to jest polski film i śmiało można go sobie obejrzeć. Recenzję będziecie mieli, znaczy link do recenzji będziecie mieli w podpisie pod tym wideo. Ale zanim przejdziemy do tego człowieka, no właśnie, to szybka teleportacja do domu. A więc po teleportacji już jestem sobie w domeczku i moi drodzy, kim tak naprawdę był Jerzy Górski? Jerzy Górski to był tak naprawdę sportowiec, ale sportowiec z bardzo nieciekawą przeszłością, a mianowicie taką, że 14 lat spędził w nałogu. Nie byle jakim nałogu, bo były to narkotyki, to były twarde narkotyki, jak morfina, czy heroina, czy cokolwiek, co było pod ręką. Pan Jerzy po tych 14 latach z tego nałogu wyszedł, wyleczył się, bardzo w tym mu pomógł Monar. I po tych 14 latach ten oto człowiek przebiegł Western State Endurance i potem pokonał podwójnego Ironmana, to jest przepłynąć 7,6 km, przejechać na rowerze 360 km i przebiec potem podwójny maraton, czyli 84 km, czyli nie lada wyzwanie, po prostu dla zwykłego śmiertelnika podwójny Ironman to jest po prostu blown of mind. Mało tego, tego podwójnego Ironmana wygrał po takiej swojej historii, po tych całych tych nieszczęsnych 14 latach, po prostu go wygrał. No, niesamowity człowiek, bardzo, bardzo inspirujący i polecam wam zapoznać się z jego historią. Możecie tą historię obejrzeć w filmie Najlepszy. Recenzję znajdziecie na coobejrzeć.pl. Jest też o takim samym tytule książka. Niestety audiobooka nie ma, czyli nikła szansa, że się z nią zapoznam, ale jak tylko gdzieś się pojawi audiobooczek, to dodaję ją do checklisty i z całą pewnością przesłucham. I po obejrzeniu takiego inspirującego filmu człowiek, kurczę, się przejmuje, że kurde, nie wiem, czy dam radę przebiec maraton, a taki człowiek po takich przejściach zrobił podwójnego Ironmana, co po prostu no, w głowie się nie mieści. Taka myśl nachodzi mi na głowę, nie bądźmy zakładnikami własnego umysłu. Nie mówmy sobie, że czegoś się nie da, bo jak widać, on pokazuje, że wiele rzeczy się da i nie trzeba się przyjmować na zapas. Trzeba po prostu obrać sobie jakiś cel i spróbować go zdobyć, bo prawdopodobne jest to, że go po prostu osiągniemy. No, niesamowity jest ten film, niesamowity jest ten człowiek, także polecam też poszukać sobie na YouTubie jakichś wywiadów z nim, bo naprawdę warto posłuchać tego, co on mówi. I pozostawiam ci dzisiaj właśnie z tą inspiracją. Bardzo cię serdecznie zachęcam do obejrzenia tego filmu i abyś po obejrzeniu wrócił i zostawił komentarz, jakie wywarł ten film na tobie wrażenie. Także moi drodzy, pamiętajcie, coobejrzeć.pl. Macie tutaj recenzję tego filmu i ja się z wami żegnam, życzę wam udanego tygodnia. I moi drodzy, no oczywiście, jeśli nie subskrybujesz, zostaw subskrypcję, zostaw lajka, dyslajka, zostaw komentarz. I moi drodzy, jak zawsze, do zobaczenia już całkiem niedługo. Trzymajcie się ciepło, cześć!